dwa, trzy, zaczynamy! Rajd chrzanowskich cyklistów, a właściwie rajd chrzanowskich cyklistów w ramach Tygodnia Mobilności z Chrzanowską Biblioteką, to już chyba tradycja. Oj, tradycja już wieloletnia, 12 rajd mamy. Dzisiejszy rajd i trasa właściwie tego rajdu, którędy wiodła? Trasa wiodła, no powiedzmy, sprawdzonymi drogami. Musieliśmy jakoś z centrum miasta wyjechać, więc jechaliśmy w stronę szpitala. Następnie nowym osiedlem przez Kościelec do Źrebs, Źrebce, Pogorzyce, Kolonia Leśna, no i tutaj już Borowcową. Także przyjemna droga. No, tradycją jest rajdów Chrzanowskiego Stowarzyszenia Cyklistów, Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów, jest to, że trasa jest urozmaicona. Więc myślę, że sprostaliśmy. Trasa urozmaicona, ale zarazem przystosowana do tego, żeby rodzinnie wsiąść na rower. Jak widać, tutaj po prostu całymi rodzinami jechali, dojechali, zadowoleni, uśmiechnięci. Grochówka pyszna, cóż więcej trzeba, pogoda fajna. 12 raz bierzemy udział w tej kampanii europejskiej. Europejski tydzień kiedyś zrównoważonego transportu, teraz Europejski Tydzień Mobilności. W tym roku pod hasłem współdzielenie przestrzeni publicznej. No i ponownie chcemy edukować w tym zakresie, czyli wszelkiego rodzaju wartości. Wartości ekologiczne, zrównoważony transport, zdrowy styl życia. No i dzięki temu mamy kolejną edycję, 12 już też edycję rajdu chrzanowskich cyklistów. Zawsze na zakończenie tego rajdu mamy piknik Biblioteka na dwóch kółkach. W tym roku goszczą nas pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No i mam nadzieję, że ten piknik będzie bardzo, bardzo udany, bo mamy naprawdę bardzo wiele atrakcji. No właśnie, sporo się dzieje w ramach tego pikniku. I co konkretnie? Mamy tutaj, widać obok nas, atrakcje, no nie tylko dla dzieci, myślę, że też dorośli skorzystają. Tutaj między innymi Eurobungee, mamy zjeżdżalnię taką dmuchaną i jeszcze taka tarcza dart. Ale oprócz tego mamy jeszcze pokaz tańca, formacja Prestos Magic Dance Studio w Chrzanowie. Mamy również pokaz zumby i warsztaty zumby. I tutaj będzie tą zumbę prowadziła Angelika z Mi Studio, Ewa Czarnecka-Jani. Oprócz tego mamy sekcję mobilerów. To są takie rowery, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj również będziemy mówić o tej sekcji, o tych rowerach, na czym tutaj polegają te udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy mieć pokaz oczywiście. Mamy rozstrzygnięcie konkursu, który organizowała biblioteka. Mamy bookcrossing, czyli akcję bookcrossingową Książka w podróży, która polega na tym, żeby podawać książkę, żeby książka miała swoją historię. Nie trzeba ją zwracać do biblioteki. Jeszcze będziemy mieć quiz turystyczno-rowerowy. No i te dwie wisienki na torcie, czyli dwa rowery w losowaniu głównym. I dwóch szczęśliwców dzisiaj z pikniku odejdzie z rowerami. Czy to jest sposób na to, żeby przekonywać nieprzekonanych do tego, że rower jest dobry na ruch, na aktywność, na zwiedzanie? Ja myślę, że to pytanie, które pani zadała, jest retoryczne. Oczywiście, że tak. Oczywiście. I coraz więcej ludzi korzysta z tej formy rekreacji. Naprawdę rower to jest coś wspaniałego. Polecam.